i niebiesko-czerwone stroje. Arkadiusz Pastuła w bramce, więc on zastąpił Rafała Styciuka, który grał tydzień temu. Później za moment pokażemy Państwu również jeszcze skład gospodarzy. Tutaj trener Kamil i za moment już sędziowie wyprowadzą zawodników na boisko. Dzisiaj Robert Grabowski, Maciej Polewski, Marcin Chyciński będą. Obie drużyny już gotowe do tego, by rozpocząć rywalizację. Zdrój Jedlina, Zdrój dzisiaj jednolite zielone kostiumy, czerwono-niebieskie lub też bordowo-niebieskie, w zależności od tego, jak kto będzie postrzegał rywalizację dzisiaj na tym stadionie. Będzie mieć na sobie zespół z Głuszycy. Teraz, jak widzimy na ekranie, już zawodnicy obu drużyn rozmawiają z sędzią, są przygotowani do tego, by rozpocząć. A więc zaczęło się. Woźniak, przy nim Kaźmierczak. Woźniak tu będzie na pewno starał się teraz wyjść na czystą pozycję. Rafał Lipiński, dośrodkowanie i bramka! I pierwsza okazja w tym spotkaniu, od razu piłka wpada do bramki. Tym bardziej tutaj wszyscy sympatycy tego typu formy kibicowania będą zadowoleni. Patryk Rangel, on uderza na bramkę, nam niewiele zabrakło, aby ten strzał ostatecznie dał gościom powodzenie. Zwolennik z pominięciem Woźniaka do Lipińskiego, który tam szukał wejścia ze strzałem. Woźniak teraz na lewą stronę, szukają tutaj gospodarze bramki i jest 2-0. No akurat tak sytuacji tutaj pewnie nie oczekiwali goście, którzy przyjechali tutaj walczyć o to, aby jak najszybciej pokazać swoim rywalom, że ta porażka na boisku w Głuszycy była przypadkiem. Mówili o tym przed meczem, mówili o tym tu naprawdę jakiś czas temu. Ale proszę, nie ma jednak bramki. Sędzia nie uznaje tego gola, jest pozycja spalona. Zagrana tak, by Pastuła musiał ją za chwilę wyciągnąć z siatki. Proszę zobaczyć, jak teraz to uderzenie zaskoczyło bramkarza, włókniarza, obrońcy. Uratowali mu tutaj w zasadzie praktycznie rzecz biorąc sytuację. Wybije piłkarze z do środka, Rzeszut bez przyjęcia na jeden kontakt. Lipiński był faulowany i sędzia pokazuje, że będą tu za moment gospodarze mogli rozpocząć grę rzutem wolnym blisko linii pola karnego. Chyba że to już w polu karnym, zaraz zobaczymy, bo z tego miejsca, gdzie stoję, tutaj nie widać linii. Jedenastka. Dariusz Dydrych gotowy do tego, by już robić ten swój rozbieg charakterystyczny. Gol jest, więc druga bramka dla Zdroju, 2-0. Chmielarz, Krzyśków, jeszcze raz Baczyński szukał podaniem bez przyjęcia napastników swojej drużyny. Źle, bardzo źle jest Chałupka, Woźniak i gol! Gol, 3-0 teraz prowadzi zespół Zdroju Jedlina Zdrój. Myst jest zwolennik, udało mu się utrzymać piłkę w boisku. Chałupka w środku, do podania jednak do Woźniaka. Przyjmuje piłkę na piersi, natychmiast ta piłka, ależ tam teraz mają szczęście goście. Piłka odbija się od ziemi i wychodzi z bramki. Prosty sposób ograł tutaj Patryka Rangela. Jeszcze raz na prawą stronę, głową Woźniak, Pastuła, jeszcze jedno uderzenie i poprzeczka. Ależ pechowo się kończy ta... kreować grę do przodu. Dużo dobrych zawodników z przodu. Teraz za to kapitalna interwencja Guta, ale pierwsza w tym meczu taka sytuacja, po której tym razem ma okazję Chałupka. Ależ teraz kolejne uderzenie tego zawodnika i drugi raz z rzędu ustaną Enrique. Nie ma dzisiaj ofensywy Włókniarz Głuszyca. Przykro to mówić, ale naprawdę nie ma. Woźniak. A i tym razem akurat Dominik Woźniak przestrzelił koncertowo gościom możliwości rozegrania tej piłki praktycznie od razu. A teraz tym jednym tupnięciem nogi zabrał ją rywalom. Kapitalnie tutaj znalazł na skrzydle Maliszewskiego gol! Piękna akcja, fantastyczna kontra. Tutaj zawodnicy Zdroju pokazali w tym momencie, że są bardzo dobrze przygotowani, nie tylko taktycznie, ale też motorycznie do tego meczu. 4-0 prowadzą gospodarze, zasłużone prowadzenie, zasłużona przewaga uzyskana tutaj. Kto mógłby z tą piłką trochę pograć, powalczyć, nie ma spalonego. Rafał Lipiński jest już w polu karnym, gol! Bardzo ładna akcja, Rafał Lipiński pokazał tym zagraniem, koniec!
To jest koniec, tak chciał to pokazać Rafał Lipiński. Teraz Włókniarz, niezły pomysł, Patryk Rangel, no i wreszcie odpowiedź zawodników z Głuszycy. Patryk Rangel w końcówce tego spotkania zdobywa honorowego gola. Radość ze zwycięstwa, trudno tutaj też inaczej do tego tematu podejść. Zdrój wygrywa 5-1.